Soczysty filet z łososia panierowany w płatkach owsianych to bardzo ciekawy sposób na przyrządzenie tej przepysznej ryby. Idealnie do niej będzie pasować sałatka z pieczonych buraków, selera naciowego i marchewki. I od niej właśnie zaczynam. Buraka kroję na kosteczkę. Używam do tego gumowej rękawiczki, ponieważ buraki bardzo brudzą ręce. I już bez rękawiczki kroję w plasterki marchewkę. Nie muszą być zbyt cienkie. Podobnie robię z selerem naciowym. Wszystkie pokrojone warzywa umieszczam w naczyniu żaroodpornym, dodaję całe cebulki, szalotki, posypuję dosyć obficie pieprzem, solą, skrapiam oliwą z oliwek i dodaję cukru. I żeby zbilansować jego smak, wszystko skrapiam sokiem z cytryny i dokładnie mieszam. Tak przygotowane warzywa wstawiam do nagrzanego do 200 stopni piekarnika na mniej więcej 40-45 minut. A kiedy się już kończą piec, zabieram się za łososia. Posypuję ładny filet bez skóry solą i pieprzem, skrapiam z sokiem z cytryny i obkładam startą skórką też cytryny. Całego nacieram. Tak przyprawionego łososia kroję na paski o szerokości mniej więcej 3 cm. Do panierki naszego łososia dodam natki pietruszki. Kroję ją drobno i mieszam z płatkami owsianymi. Rybę najpierw klasycznie obtaczam w mące, później w roztrzepanym jajku, a następnie w mieszance płatków owsianych i natki pietruszki. I tak opanierowane łososiki przekładam na rozgrzaną patelnię z niewielką ilością oleju. Po mniej więcej 2 minutach smażenia, kiedy płatki zaczną się rumienić, obracam łososia na drugą stronę i smażę też przez mniej więcej 2 minuty. Tak usmażonego przekładam na talerz, na którym czekają już na niego upieczone warzywa. Posypuję szczypiorkiem i bezzwłocznie zasiadam do stołu i konsumuję moją pyszność, czego i Wam życzę, ale najpierw koniecznie zróbcie to w domu. A podobne oraz inne przepisy możecie znaleźć na naszej stronie www.kulinarne.tv.pl. A jeżeli chcecie mieć najszybszy dostęp do naszych nowości, to subskrybujcie nasz kanał YouTube.